Szanowna Pani Marszałek, Szanowny Panie Marszałku Seniorze, Szanowni Panowie Ministrowie, Szanowni Państwo Posłowie, Senatorowie, Czcigodni Ekscelencje Księża Biskupi, wszyscy wielcy Szanowni Państwo Prezesi, z Panem Prezesem Fundacji na czele, ale także Państwo byli Prezesi i Wiceprezesi, a także wszyscy Prezesi i przedstawiciele przyjaciół Fundacji i podmiotów wspierających Fundację, wszyscy Szanowni Państwo, dostojni goście, czcigodne siostry, czcigodni księża, wszyscy nasi drodzy rodacy. Bardzo się cieszymy, że możemy być tu dzisiaj z Państwem w Belwederze na tym ważnym spotkaniu i że możemy Państwa gościć, tak jak powiedział Pan Minister Jan Dziedziczak, w tym bardzo specyficznym miejscu, w tym miejscu, które znakomicie pamięta najlepsze i najtrudniejsze momenty Polski z ostatnich stuleci, ale także pamięta znakomicie II Rzeczpospolitą i to, co w tej II Rzeczypospolitej się działo. Tą II Rzeczpospolitą, inną niż ta dzisiejsza, inaczej też geograficznie położoną, pamiętał również dobrze ze swojego dzieciństwa pan premier Jan Olszewski, kiedy walczył o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę jako adwokat, jako mecenas, jako członek opozycji antykomunistycznej, jako ten, który niestrudzenie walczył o prawa człowieka, ale pamiętał o niej także wtedy, kiedy wygrywał wybory wraz ze swoimi koleżankami i kolegami, kiedy obejmował urząd premiera. Pamiętał o tym, że ta Polska jest nie tylko w tych granicach, co dzisiaj, ale że Polacy są również i w wielu innych miejscach na świecie, bo wiedział znakomicie, że ta nasza historia tak się układała, że rodacy zostali rozsiani. Niektórzy przez to, że musieli emigrować, co widział też i w swoim życiu na własne oczy, ale niektórzy też dlatego, że granice się przesunęły, a niektórzy też dlatego, że ich wywieziono gdzieś daleko na wschód, gdzieś koło Irkucka, gdzieś na koło podbiegunowe, nad Bajkał, czy dalej jeszcze, w różne miejsca. Wiedział też znakomicie, jak bardzo ci wszyscy Polacy walczą i pragną bardzo często zachować polskość, przekazać ją młodym, młodzieży, swoim dzieciom, kultywować ją, jak bardzo pamiętają, jak często marzą o ojczyźnie. I to i ci zarówno ze wschodu, ci biedni, przez lata ciemiężeni, którym polskość odbierano, do których tępiono za polskość, ale także i ci z zachodu, bardzo często samotni na obcej ziemi. Poprzez stworzenie tej fundacji, Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, chciał ich jednoczyć z ojczyzną. Chciał, żeby właśnie władze polskie, władze niepodległej, suwerennej, wolnej, odrodzonej Polski wspierały rodaków, wspierały ich działalność. I dlatego fundacja zajmowała się pomocą organizacjom polskim, polonijnym, dlatego zajmowała się tworzeniem polskich i polonijnych mediów wszędzie tam, gdzie były osoby inicjatywne w tej sprawie i gdzie tylko można było pomoc skierować. Zajmowała się odnawianiem, odtwarzaniem polskich instytucji, polskiej infrastruktury wszędzie tam, gdzie było możliwe, ale przede wszystkim wspieraniem. Wspieraniem w różnych aspektach ludzi, którzy chcieli polskość krzewić, którzy chcieli polskość budować, edukacją, polską kulturą, dmuchaniem w te przysłowiowe iskierki, które jeszcze gdzieś się tliły, po to, by rozpaliły się one płomieniem, po to, by polskość trwała. Przez te 30 lat możemy powiedzieć z całą pewnością jedno. Udało się to znakomicie. Dzisiaj tych ognisk polskości, co my w szczególności z Agatą widzimy, odwiedzając naszych rodaków na całym świecie, jest bardzo, bardzo wiele. Ze łzami i z dumą patrzymy na dzieci, które śpiewają po polsku, które mówią po polsku, których rodzice o to dbają, ale które poświęcają swój własny, osobisty czas, który przecież mogłyby na wiele sposobów spożytkować właśnie na to, by być w różnego rodzaju zespołach kultywujących folklor polski, pokazujących ten folklor polski, pokazujących stroje polskie z taką pieczołowitością odtworzone polskie pieśni, piosenki, tańce, właśnie polską kulturę, to co ważne, a przede wszystkim polską mowę, wiedzę o Polsce, o polskiej historii. Fundacja
to także wielu, wielu wolontariuszy, którzy jeżdżą też i na wschód, tam, gdzie pomoc jest potrzebna, ale również i poprzez tą pomoc fundacja to nie tylko przecież fundusze polskiego rządu i polskich firm, coraz bardziej liczących się na rynku, nie tylko naszym, ale także i na rynkach światowych. To także pomoc wielu rodaków z zagranicy, którzy przekazują tą pomoc do fundacji po to, by mogła ona być przekazywana dalej. Dziękujemy za to z całego serca. Trzeba powiedzieć tak, pewnie tej działalności fundacji, choć tak jak mówimy dzisiaj, jak obserwujemy też na filmie, ona się zmienia od takiej bardzo biedniutkiej poprzez coraz wyższy poziom, coraz lepsze samochody, coraz ładniejsze obiekty, coraz piękniejsze produkty, coraz więcej uśmiechniętych ludzi. Niech się staje właśnie taką działalnością, która biegnie na wszystkie strony świata i niech się rozwija, niech niesie pomoc i tym w potrzebie, i tym w potrzebie materialnej, i tym w potrzebie duchowej, bo to zawsze jest jej bardzo ważna misja, której świadkiem i także i realizatorem w dużym stopniu jest moja żona, jest Agata, której też staram się pomagać. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, o tym, jak szeroką działalność prowadzi fundacja, wszyscy doskonale obecni tutaj w tej sali wiemy. Wszyscy pozostali za pośrednictwem mediów będą mogli się o tym dowiedzieć. Bardzo dziękujemy za ten piękny film przybliżający w pigułce tak naprawdę działalność z tych ostatnich 30 lat. Ja chciałabym zwrócić szczególną uwagę jeszcze na kilka inicjatyw, o których nie było mowy w filmie. Mam tutaj na myśli przede wszystkim powołany w 2017 roku Wschodni Fundusz Dobroczynności, który powstał dzięki ofiarności darczyńców, osób indywidualnych, ale coraz częściej także polskich przedsiębiorstw. I ten fundusz służy przede wszystkim osobom starszym, chorym, wymagającym rehabilitacji, wymagającym leczenia. Pomaga również rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej i socjalnej. Wreszcie wspiera organizacje pomocowe i hospicja. Wiem też, że fundusz wsparł nie tylko naszych rodaków, ale także uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Chciałabym bardzo serdecznie również podziękować za stałe partnerstwo w akcji, która prowadzona jest przez Kancelarię Prezydenta, akcji pomocy Polakom na Wschodzie. To dzięki Państwa wiedzy, dzięki Państwa doświadczeniu dotarliśmy już do 1000 naszych rodaków, którzy mieszkają w krajach dawnego Związku Sowieckiego. Jeszcze raz serdeczne podziękowania za to nieocenione wsparcie. Natomiast uważam, że na wielkie uznanie zasługuje również Państwa działalność i Państwa również szeroko zakrojone działania tuż po agresji Rosji na Ukrainę. Tutaj fundacja realizowała oczywiście różne projekty, ale takie dwa największe to pomoc Polakom z Ukrainy oraz wsparcie organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie. W ramach tych projektów udało się pomóc prawie 13 tysiącom osób. To były transporty, było ich około 100, jak również była to pomoc finansowa w formie różnego rodzaju zapomóg. Wreszcie to była także pomoc w edukacji uchodźcom, ponieważ został wydany podręcznik, a to polski właśnie, który bezpłatnie był dawany uczniom, którzy uczęszczają do polskich szkół, ale także uchodźcom, którzy znaleźli schronienie tutaj w Polsce. Wreszcie prowadzone są zajęcia z języka polskiego online. Natomiast ja chciałabym osobiście bardzo serdecznie podziękować panu prezesowi Mikołajowi Falkowskiemu i jego współpracownikom za ogromne wsparcie i za bardzo owocną współpracę, która
bardzo się zintensyfikowała właśnie po wybuchu wojny na Ukrainę i udało nam się zrealizować już wiele, uważam, bardzo potrzebnych projektów. Wymienię tylko kilka tych najważniejszych. Mianowicie po pierwsze jest to współfinansowanie protezy dla małego Kiriła z Ukrainy, który stracił nogę w wyniku choroby nowotworowej. Kirył wraz ze swoją mamą jest pod opieką Instytutu Matki i Dziecka tutaj we Warszawie. I jest to taki projekt, który realizowaliśmy wspólnie z Fundacją Instytutu Matki i Dziecka oraz Fundacją Omeny Mensah. Również wspólnie z Fundacją Omeny Mensah, Pomoc Polakom na Wschodzie, także wsparła takie kursy intensywne języka polskiego dla Ukrainek, które chcą podjąć pracę tutaj w Warszawie. I wreszcie bardzo bliski memu sercu projekt, który rozpoczął się dosłownie w poniedziałek. Jest to projekt, który powstał z inicjatywy mojej i pani prezydentowej Ołeny Zełenskiej. Chodzi o szkolenie dla lekarzy i medyków. Rozpoczął się pierwszy etap tego szkolenia w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym. To jest projekt, który realizujemy również z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i z Ministerstwem Zdrowia, także z Fundacją Wspólnota Polska i którego drugi etap już w styczniu to będą szkolenia dla lekarzy i medyków na oddziałach oparzeniowych. Bardzo, bardzo serdecznie za tę współpracę dziękuję. Dziękuję za niezwykłą życzliwość również przy organizacji tych projektów. Szanowni Państwo, te trzy dekady bardzo wytężonej, niełatwej, ale wykonywanej z ogromnym zaangażowaniem, poświęceniem pracy, sprawiły, że Fundacja zasłużyła sobie na miano bardzo wiarygodnego i sprawdzonego partnera, a także na zaufanie nie tylko władz państwowych, ale przede wszystkim rodaków, do których ta pomoc jest skierowana. I jak pięknie to zostało powiedziane w filmie, rodacy nie traktują państwa tylko jako dobrze działającej instytucji, która sprawdza się w realizacji podejmowanych projektów, ale przede wszystkim jako grupę przyjaciół. Przyjaciół, którzy rozumieją potrzeby naszych rodaków, przyjaciół, którzy żyją ich troskami, ale także radościami i nadziejami. Z okazji jubileuszu 30-lecia życzymy Państwu przede wszystkim satysfakcji z podejmowanych działań i oczywiście kolejnych sukcesów w kolejnych przedsięwzięciach. Wszystkiego dobrego. I ja chciałabym również bardzo serdecznie podziękować wszystkim sponsorom i darczyńcom, bo to dzięki Państwa pomocy Fundacja jest w stanie na tak szeroką skalę udzielać tej pomocy. Tutaj ze swej strony chcę podziękować również Polonii Amerykańskiej, która bardzo tutaj wsparła także działania Fundacji na rzecz ofiar wojny w Ukrainie. Szanowni Państwo, Fundacja, tak jak przed chwilą Agata powiedziała, to jest tak jak w tej piosence, tak? Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się z Zachodem spotyka Wschód, gdzie ludzie z Zachodu też przekazują swoje środki po to, by pomagać rodakom, tym, którzy nie znaleźli się w tak często dobrej sytuacji życiowej jak oni. Ale ja chcę podkreślić też, dołączając się do tych życzeń złożonych przez Agatę, jedno. Proszę Państwa, wielkim, wspaniałym, można powiedzieć, obrazem tego 30-lecia, patrząc także, czy wręcz właśnie patrząc z dzisiejszej perspektywy, jest to, że Fundacja żyje. To, że żyje, widać we wszystkich obrazach i widać w tym, co mówimy. Jak wiele dzieł Fundacja zrealizowała, jak one bardzo się zmieniają, jak ogromna jest kreatywność tych, którzy te dzieła realizują. W jak wielu aspektach Fundacja pomaga i jak bardzo szybko następuje reakcja na to, co jest rzeczywiście potrzebne. Tego właśnie na następne 30-lecie z całego serca życzymy Fundacji, wszystkim tym, którzy ją realizują na czele z panem prezesem.
i wszystkim tym, którzy z Fundacją na co dzień współpracują. Jeszcze raz ogromnie dziękujemy wszystkim darczyńcom, wszystkim dobroczyńcom naszych rodaków na wschodzie i w innych miejscach, tam gdzie niesione są te dary z potrzeby serca i z potrzeby i zrozumienia konieczności umacniania także i ducha, tego ducha polskiego, który jest, co pokazuje także i efekt działań Fundacji, tak bardzo mocny. Wszystkiego dobrego jeszcze raz dla wszystkich wspaniałych sprawców tego pięknego 30-lecia. Dziękujemy ogromnie. A my dziękujemy parze prezydenckiej za tak życzliwe wsparcie.